Kochani, a dzisiaj powiem coś może do kobiet. Tak wiele kobiet czuje się takie niedoceniane, niekochane, takie smutne, z takimi oczami żebrzącymi o miłość, jak te pieski małe, o których ktoś zapomniał, tak? O których ktoś zapomniał, że trzeba nakarmić, że trzeba ich pogłaskać, że trzeba z nimi iść na spacer. Dlaczego się tak dzieje? Chyba dlatego, że my, kobiety, mamy to już w naturze, czy w naszych sercach, że my myślimy o wszystkich, o tych naszych dzieciach, o tym naszym domu, o tych naszych porządkach, o tych naszych kurzach, o tym naszym brasowanku. No i co niektóre kobiety jeszcze zwracają uwagę na swoich panów i wysyłają im wszystko, co najlepsze, a zapominają zupełnie o sobie. Kochane kobiety, ja wiem, tak nas uczono. Ja też tak myślałam, że im więcej dajemy, to wszystko będzie takie fajne, my będziemy takie kochane, doceniane i tak dalej. No niestety to tak nie działa, jak ja zdążyłam się już przekonać. A co działa? Zaraz wam powiem. I to nie jest egoizm, tak jak nas uczono, wychowywano, że zawsze trzeba wszystko oddać, a ty to tam na samym końcu. Niestety, zmieniło się wszystko. Ludzie mają większą wiedzę, są bardziej świadomi i ja czerpię tą wiedzę od ludzi świadomych. Wytestowałam, spróbowałam, zaryzykowałam i udało się. Co zrobiłam? Kochane kobiety, ja jako ja pokochałam siebie na maksa. Powiedziałam sobie do mojego serca: Bożena, jesteś najważniejszą istotą na tej ziemi. Nie ma nikogo ważniejszego od Ciebie, kochani. Odkąd tak powiedziałam, tak zrobiłam, zaczęłam przez jakiś czas myśleć totalnie o sobie. Przestałam się skupiać na tych rzeczach bolesnych, czyli siedzenia, podpierania się, bo mój mąż powinien to wiedzieć, bo on powinien mnie kochać, bo on powinien to docenić, bo moje dzieci powinno też mnie doceniać, powinny mi podziękować za ten mój trud, za tą moją troskę, za tą moją miłość i tak dalej, a było odwrotnie. Im byłam bardziej troskliwa, im bardziej chciałam wprowadzać taki porządek, ład w moim życiu, w moim domu, to byłam taki intruz, tak? A po co to, bo to, a ty już tego nie mów, a po co ty się wtrącasz, a ja tego nie chcę, a ja jestem dorosły, mimo że moje dzieci są dorosłe, ale oczywiście czasami jak małoludkie dzieci nie będę mówić, co robią, no bo by się obraziły. Więc zostawiłam to wszystko. Okej, jesteście dorośli, jesteście tacy, róbcie sobie co chcecie, ja nie będę wam udzielać porad. I kochani, wszystko zaczęło się dziać magicznie w drugą stronę. Ja się zaprzyjaźniam z moimi dziećmi. Przestałam oczekiwać tak, bo powinna być taka kochana, a nie jestem, nikt mi nic nie mówi, nigdy nie dostałam komplementu, bo wszystko jest takie normalne, oczywiste, ty sobie jesteś, sobie żyjesz, co ty, kobieto, tam chcesz, gotuj sobie ten swój obiadek i tak dalej, masz gdzie mieszkać, masz gdzie spać i co ty możesz chcieć? No właśnie, co my kobiety możemy chcieć? Ktoś nam powie. A jednak cały czas coś chcemy. I żeby to dostać, czekamy na to, jak na gwiazdkę. Czasami czekamy cały rok na gwiazdkę, żeby coś dostać. I nie zawsze dostaniemy jeszcze to, co byśmy chcieli. Więc, kochani, ja sobie zrobiłam takie święto w swoim życiu, że mam gwiazdkę, kiedy chcę, dostaję, co chcę. I wszystko do mnie płynie, kochani, płynie. A właśnie zaczęło się od tego, od mojej akceptacji siebie, pokochanie siebie, zaakceptowanie siebie, taka jaka jestem, z taką moją figurą, z tym wszystkim, co mam,
z tym wiekiem, jaki mam, w ogóle mnie nie przeraża, ile ja mam lat i nie wierzę, że ja mam tyle lat. Po prostu kocham siebie na maksa i chyba najbardziej się sobie podobam właśnie teraz, w tym okresie, z tą dojrzałością, z odrobiną troszeczkę wiedzy, z odrobiną tej troszeczkę takiej świadomości i to, co wymieniłam, jako ta kropelka, którą dodałam do swojego życia, jak gdyby, zmieniła je. Czyli tak, to jest tak, jakbyśmy maleńką kropelkę, jedną kropelkę dali do wody, jakieś farbki, ona nam zabarwiła to. Czasami tak wystarczy, jedna kropelka czegoś, aby się zmieniło. Kochane kobiety, nie ma takich jakichś tam tajników odnośnie tego, że my mamy być piękne. Bo większość Was pomyśli, Boże, bo jestem troszkę przy tuszy, bo jestem już w jakimś wieku, bo ja nie mogę nic zmienić, bo ten mąż już nie chce na mnie patrzeć i tak dalej, a ja już w ogóle nie mogę na siebie pusto patrzeć. Kochane kobiety, tak niewiele potrzeba, uwierzcie mi. Tak na dzień dobry, co zróbcie? Wyciągnijcie z szafy to, co najbardziej lubicie. W tym, co się najbardziej dobrze czujecie. Mimo, że to będzie środek tygodnia, nigdzie nie wychodzicie, pomalujcie sobie usta. Jeżeli ktoś się maluje, bo większość kobiet się nie maluje, a nawet jak się nie malujecie, nic Wam nie zaszkodzi, jak sobie delikatnie podkreślicie usta, czy delikatnie kreską, malutką oko. To nie kosztuje nic. Wiem, większość zapo, ja się nigdy nie maluję. No to właśnie zmień coś. Nie mów, że ja nigdy. Spróbuj. Podkreśl oko, weź te usteczka. Kup sobie coś jeszcze. Może ulubione perfumy, na które tak czekałaś. Wynagrodź sobie to za Twoją pracę, którą oczywiście nikt nie widzi i Ci nie wynagrodzi. Nasze domowe rzeczy są takie, że kosztują 0 zł. I dlatego my mamy o to żal, tak? Bo jeżeli idzie się do pracy, to się dostaje jakąś pensję, a my robimy w domu mnóstwo rzeczy i nikt tego nie widzi. Kochani, uwierzcie, u mnie też nie widział. Ja im więcej robiłam, pastowałam wszystko, żeby to błyszczało, uwierzcie mi, chyba nikt tego nie widział, bo nikt mi ani razu nie powiedział, mamo, jak to pięknie błyszczy, jak tam coś. Ewentualnie jak coś pachnie, no to z góry lecieli, mamo, co tak pachnie? No bo jak gotował się obiadek, no to zapach zawsze kręci te nożdża. Więc moje kobiety, zróbcie sobie to. Spójrzcie w lustro. Może wystarczy czasem włosy przeczesać na drugą stronę. Może czasami wystarczy je lekko pociąć. Może zmienić lekko kolor. Nie wiem. Każda musi zobaczyć na siebie, co Wam się nie podoba. Jeżeli Wam się nie podoba coś w sobie, troszkę wyższy obcas weźcie. Zmieńcie, tak jak mówię, kolor. Fryzjer Wam doradzi. Przede wszystkim spójrzcie w lustro i pierwsze co, takie magiczne, co powinniście zrobić, to uśmiechnąć się do siebie najpiękniej, jak umiecie. Po czym powiedzieć sobie coś pięknego. To, co byście chcieli usłyszeć, powiedzmy, od swojego partnera, a nie słyszeliście przez tyle lat. Więc przykładowo patrzycie i mówisz, Basiu, ty jesteś taka kochana, ty jesteś taka słodka. Ty zajmujesz się tym naszym domem. Chciałam Ci dzisiaj za to podziękować. Ty podziękujesz sobie, jako Ty. Jeżeli masz coś ładnego, a też nikt nie zauważył do tej pory, bo panowie są, jacy są i oni po jakimś czasie się do nas przyzwyczajają i oni w nas nic nie widzą. Więc jak Ty zaczniesz widzieć w sobie to piękno, jak każdego dnia, kiedy wstaniesz i tak jak ja mam tu usta i sobie patrzę, Bożena, Ty jesteś mega, Ty jesteś boska, Ty jesteś piękna, Ty jesteś jedyna, niepowtarzalna, no nie ma drugiej takiej, jak ja Ciebie kocham i tak sobie będziecie mówić przez jakiś czas, to nie dość, że się dowartościujecie Wy jako Wy, ten piękny dźwięk będzie do Was leciał. To oprócz tego ta energia rozniesie się wokół Was i wtedy zaczną się działać cuda, bo ten przykładowy mąż, czy nawet sąsiadka, czy sąsiad zerknie na Was i powie, sąsiadko,
A jak ty dzisiaj super wyglądasz, czy nawet koleżanka, nie wierzysz to w to, co ja mówię, to po prostu to zrób. Słuchajcie, odkąd ja się delektuję tymi pięknymi rzeczami, tymi cudownymi energiami, mówię sobie, nie komuś, kochani, to jest takie fantastyczne, bo my mówimy zawsze komuś, tak? I nie zawsze ktoś to odbierze, albo nie odbierze, albo uwierzy, czy... No jeszcze są różne rzeczy. Ale mówmy sobie każdego dnia. To jest takie proste. Każdego dnia. I jeszcze do tego mów sobie, kocham Cię, Krysiu, jak ja Ciebie kocham. Utul siebie tak z całego serca, weź siebie tak po prostu w ramiona, przytul się jak najmocniej, tak jak ja to robię, poklep się po ramieniu, powiedz, jesteś mega. Szkoda, że nikt tego nie zauważył, oprócz mnie. Możesz sobie mówić, co Ci się że mnie podoba. Możesz, bo skoro mówiłaś sobie do tej pory, ja jestem brzydka, ja jestem taka, ja jestem owaka, ja to do czego się nie nadaje, bo Ci ktoś raz gdzieś przez przypadek powiedział w złości, a Ty wzięłaś sobie do serca i ciągniesz to przez wiele lat, i jeszcze inne rzeczy, i jeszcze inne kody, może z dzieciństwa, może mama Ci tam też powiedziała, bo z Ciebie to nic nie będzie, bo Ty tam, to wam to, może mąż w złości Ci też powiedział coś, czy dziecko. Nakleiłaś sobie to na siebie, te karteczki, i teraz czytasz ciągle, jestem taka, jestem owaka, jestem do niczego. Weź to, odklej te karteczki, zmyj się, spłucz porządnie, odetchnij pełną klatką i powiedz sobie, no nie, od dziś jestem mega, jestem cudowna i ja w to wierzę. Przede wszystkim, kochana, musisz w to uwierzyć. To jest podstawa, Twoja wiara, że jesteś cudowna, jak każda z nas tu na ziemi. A żeby być naprawdę cudowna, to nie musisz się katować od zewnątrz, tak jak ktoś Ci powie, weź jakąś dietę, a weź schudnij, a weź coś tam. To jest ciężkie. To, co ja Ci mówię w tej chwili, też jest ciężkie. Ale o tyle jest fajne, że na to, co ja Ci proponuję, nie tracisz żadnego czasu. Tak jak na diety, bo musisz pilnować tego, musisz kupić to, wyszukać coś i jeszcze się katować, i jeszcze Ci źle. I jakiś czas zrobisz, za chwilę nie. Ćwiczenie też, pójdziesz, zmęczysz się, od razu niechęć. To, co ja Ci proponuję, jest tak piękne, że to robisz niezależnie, gdzie jesteś. Jedziesz w autobusie, jedziesz w samochodzie, siedzisz sobie w pracy, siedzisz naprzeciwko męża, jecie obiadek czy pijecie kawę, przysłowiową, patrzy się na tą kawę, czujesz jej zapach, jak ona się unosi i teraz czujesz, jak Twoja energia za moment się rozsieje po tym domu. Mówisz sobie w tym momencie, kiedy siedzisz właśnie z tą swoją połówką, Basiu, Kasiu, Jolu, jak masz tam na imię, mówisz, jaka Ty jesteś cudowna. Od razu Ci się rozjaśniają oczy i Twoja twarz promienieje. Jaka Ty jesteś kochana i teraz to, co mam, puszczę na zewnątrz, czyli wypuszczam tą moją miłość, magię. A wiedz o tym, że to wszystko, co leci od nas, zatacza krąg do 8 metrów. Jeżeli Twój partner siedzi naprzeciwko, albo nawet jest w końcu Twojego salonu, do niego to doleci. Im częściej przechodzisz koło niego, mów sobie, nie dbaj o niego, tak? Nie patrz tylko, żeby jemu dogodzić, że on musi mieć tam koszulę prasowaną i tak dalej. I patrzysz na niego jak żebrzący piesek, kiedy on zauważy wreszcie Ciebie. Kochana, Ty musisz zauważyć siebie. Ty jako Ty. Jeżeli tak przez miesiąc potestujesz sobie to na sobie, uwierz, że zaczną się dziać niesamowite rzeczy. Wyjdziesz na ulicę i już ktoś Ci powie komplement. Nawet ten przysłowiowy mąż, który tego nigdy nie widział, on zobaczy w Tobie coś, bo to jest magiczne. Nawet jak Ty byś się katowała, czy coś zrobiła, on nie będzie wiedział tego, bo Ty katując się różnymi dietami, ćwiczeniami, powiedzmy czymś jeszcze,
sprawiasz sobie ból, bo ty robisz wbrew sobie, żeby dogodzić jemu. Ale ty zrób sobie coś, co ci sprawia przyjemność, a mówienie pięknych rzeczy jest najprostsze, najbardziej magiczne i ma najszybsze działanie. Czasami już w ciągu paru dni zaczyna się coś dziać, czasami już nawet w tym samym dniu. Nie wierzysz? Wypróbuj. Ja ci to mówię z ręką na sercu. Ja to wypróbowałam. Jeszcze sobie mów tam Ho'oponopono. Jeżeli coś tam, jakieś jest niezdrowe, coś tam się dzieje, ktoś jest niezadowolony w domu, ktoś zaczyna coś tam się dąsać albo coś tam do ciebie mówić, ty nie mów nic, ja tak robię. Ja sobie przechodzę do tej osoby, mówię: kocham, dziękuję, przepraszam, proszę, wybacz mi. Kocham, dziękuję, przepraszam, proszę, wybacz mi. Nie upływa dwie minuty, wszystko się zaczyna rozpływać, rozmywać. Wszystko się dzieje zupełnie inaczej. A jeżeli ktoś nam coś zaczyna mówić i my jeszcze się zbuzujemy, bo myśmy się tam starali z obiadkiem, z tym, a ktoś tam jeszcze coś tam powie, że zupa jest niedosolona, czy coś tam w tym rodzaju, no to, a my włożyliśmy tyle serca i już zaczyna się katastrofa tak zwana. Dla nas kobiet, tak? Bo my chciałybyśmy, żeby tak było wszystko super. No więc, skoro chcecie, żeby było tak wszystko super, kochajcie siebie, uwielbiajcie, przytulajcie, mówcie sobie piękne słowa, fruwajcie i cały czas patrzcie w siebie, jakbyście były gwiazdą. Najładniejszą gwiazdą, bo w waszym domu jesteście wy, tą cudowną gwiazdą, która ma cały czas błyszczeć, która cały czas się uśmiecha, która cały czas czuje miłość, która chce się podzielić tym z domownikami, ze swoim domem. Jeżeli nawrzucałaś do domu już tych śmieci, negatywnych,